witacie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na styczeń. Zbliża się znowu już następny kolejny miesiąc, aż nie mogę uwierzyć, ale grudzień zwykle jest mocno zajętym miesiącem, więc pewnie dlatego. Staram się zrobić dla Was te czytania możliwie jak najszybciej, bo to może trochę taki będzie czas świąteczny, może będzie chwila, żeby sobie posłuchać. Zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście życzę Wam do siego roku, szczęśliwego nowego roku, bo te czytania pokażą się przed zakończeniem roku 2023. Myślę, że ten rok, który minął, był taki fascynujący, pełen zmian, a ten, który nadchodzi, na razie jeszcze jest taką trochę tajemnicą, ale mam wrażenie, że to też może być taki rok pełen zmian, pełen nowości. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten cały rok, za wszystkie prezenty, które dostałam, za uwagę Waszą i obecność. Wszystkie share'y, wszystkie komentarze i życzenia też. Dziękuję bardzo, bardzo z głębi serca. Zobaczymy, jak nam teraz następny rok będzie sprzyjał mi w tych czytaniach. Zobaczymy, ile tutaj będzie można zrobić tych różnych czytań, może dodać coś, może coś zmienić. No zobaczymy. Na razie na styczeń będziemy po prostu patrzeć, co się będzie działo, tak jak robiliśmy to, czy jak ja to robiłam do tej pory. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że będzie kurs Planu Duszy, na który zapraszam. Jest książka Plan Duszy, którą polecam. To jest numerologia. Można sobie tam odczytać to, co jest naszą słabością, mocą i celem w tym życiu. Także zapraszam Was też na moją stronę www.planduszy.pl. Tam możecie sobie też sprawdzić, może kupić talię tarota, może zapisać się na jakąś sesję. No i to tyle ode mnie na teraz. Zapraszam Was do czytań dla każdego znaku z osobna. Witam wszystkie raki w czytaniu na styczeń. Zobaczymy, jaki ten styczeń 2024 będzie dla raków. Oczywiście jest to czytanie ogólne, także zobaczymy, jak to może zainspirować, co tutaj znajdziecie dla siebie. No, jest to takie raczej czytanie właśnie inspirujące, czy pokazujące jakieś możliwości, czy potencjały. Niekoniecznie jest to jakaś wyrocznia, która Wam powie, że będzie tak i tak. Można tutaj wykorzystać te informacje, które się pojawiają, po to, żeby się zainspirować. Kartą miesiąca stycznia jest Księżyc. No cóż, powiem szczerze, że ten Księżyc to całkiem do Was pasuje, w sensie żywiołu, ponieważ jest to powiązane, ten Księżyc, z emocjami, czasami z iluzją. Myślę, że dla Was może to być taki miesiąc niejasny, niewiadomy, połączony tutaj z rybami. Księżyc pokazuje, że właściwie coś chcę wybrać, ale nie wiem. A właściwie to instynkt podpowiada mi coś. I teraz nie wiem, czy iść za tym instynktem, czy może jakoś tak rozsądnie podejść do jakiejś sprawy. Sprawa może dotyczyć relacji, może dotyczyć różnych innych aspektów Waszego życia. Czegoś tutaj możecie nie dostrzegać. Możecie w styczniu być w jakiejś iluzji, że coś się da, a może się nie da. I to takie niewidzenie perspektywy, niewidzenie tej całej ścieżki swojej, ciemność, podczas księżycowej nocy nawet, jeśli jest w miarę jasno, podczas pełni, i tak kształty się zmieniają i wszystko wygląda inaczej niż w ciągu dnia, więc możecie tutaj mieć pewną zagwozdkę, możecie czegoś nie dostrzegać albo coś może zupełnie wyglądać inaczej niż w rzeczywistości to jest. Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego powiedzą nam inne karty, żeby mieć jakby lepszy, większy obraz. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I będzie tych kart 3 po lewej, 3 po prawej, jedna karta Waszej energii, atmosfera, no i później jeszcze coś dobierzemy, jeśli trzeba. No i na koniec będzie podsumowanie kartą wyroczni, no i taki to proces nam z tego wyniknie. Ten moment już potasowałam te karty wcześniej, poza kamerą, żeby nie przedłużać też tego procesu.
No nic, zaczniemy od Was i może też zaczniemy od Waszej energii całe czytanie, żeby sprawdzić, jak to wygląda z Waszej perspektywy. To jest przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. To są takie uwarunkowania, czy jakieś takie wpływy, które idą i właśnie będą miały moc tutaj w tym nadchodzącym styczniu. Tutaj są pozytywy, jakieś rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę. Tutaj coś, co może Was blokować albo czego możecie nie dostrzegać. No i tutaj mamy wynik. Jeszcze powiem o atmosferze. Tutaj jest paśki lichów. No powiedziałabym, że dla niektórych z Was styczeń będzie miesiącem, który będzie dotyczył związków. Miesiąc, w którym będziecie coś przeżywać, mocno przeżywać. Tutaj będzie związkowo, sercowo, jakieś zakochanie, jakaś manifestacja. Coś nie do końca będzie dla Was jasne, jeśli chodzi o ten związek, obecny czy nowy, czy jakikolwiek. Nie do końca będziecie tutaj świadomi tego, co tak naprawdę się rozgrywa czy odbywa. No to może być z różnych względów taka sytuacja, ponieważ, tak jak mówiłam, Księżyc nie pokazuje idealnych kształtów, nie pokazuje wszystkiego jasno i wyraźnie, raczej odwrotnie. Coś jest tu bardzo niewidoczne, zamglone, ukryte w tajemnicy. A co idzie z przeszłości? Dziewiątka mieczy. No tak. Martwimy się, próbujemy rozwiązać jakiś problem głową. A problem, jeśli dotyczy miłości, jeśli dotyczy związków, czy w ogóle uczuć, tych emocji, które są w nas, no to głowa niestety bardzo źle to znosi. Tak jak widać, jest tu mnóstwo myśli, które nie dają Wam spać, które męczą też. Nadmiar myśli i problem, który sobie sami właściwie tworzymy. Nie jesteśmy tutaj tak jakby tym, kto panuje nad rozpierzchnięciem się tych wszystkich myśli. Jedna gorsza od drugiej. To jest wizualizowanie sobie czasami najgorszego scenariusza. Niepotrzebnie zupełnie, chociaż to jest trochę też tak, że jak jesteśmy dziećmi i jesteśmy w ciemnościach i mama czy tata nie trzymają nas za rękę, nie dodają nam otuchy, to potem nagle zaczyna nam się jawić jakiś taki koszmar, że ciemność to zło. Niekoniecznie tak jest, natomiast to, co w głowie, to czasem się potrafi do nas tak mocno doczepić i tak mocno przywrzeć, że trudno się otrząsnąć z tego. Zobaczę, jeszcze dołożę potem kartę, zobaczymy, czy jakoś tutaj można z tym jeszcze popracować, oprócz tego, co się pokaże teraz, w teraźniejszości. Jest tutaj jakiś smutek, dalej mamy kielichy, czyli wodę, czyli emocje, czyli związki też. Tutaj niechybnie jakaś jest sytuacja trudna i smutna. Możecie dojść do punktu, w którym jest kryzys, z którego chcecie się wydostać i macie na to szansę, bo w momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać kryzys, zaczynamy dostrzegać, że coś nie działa tak, jakbyśmy tego pragnęli czy chcieli, szczególnie w związkach, to wtedy dopiero możemy podjąć jakieś działania. Oczywiście przeżywanie i te emocje i to wszystko związane z tym, czyli smutek, budowanie wcześniej związku i próba zrobienia z tego nowej jednostki, bo kiedy mamy dwoje ludzi, którzy pragną być razem, oni potrzebują współpracować, żeby stworzyć związek oparty na miłości. Jeśli brakuje miłości, jeśli tutaj nie ma tej świeżości, czy gdzieś zanika, czy znika też, bo tak też może być, albo pierzchniemy każdy w inną stronę i na pewno z tego nie powstanie jakieś nowe ciało. Także jest to jakiś smutek do przepracowania, coś jest na rzeczy i jeśli będziecie chcieli,
to macie szansę dotknąć tutaj czegoś, co boli, ale to może być taki ból, który już jest z Wami dłuższą chwilę. I może właśnie trzeba sięgnąć gdzieś w przeszłość, w te ciemności, tak jak mówiłam wcześniej o rodzicach, dzieciństwie, to może tam znajdują się jakieś odpowiedzi. Także to może być taka tutaj sprawa. No proszę. I wygląda na to, że podejmiecie próbę uwolnienia się od czegoś, odcięcia się, zmiany totalnej. Karta Skorpiona, karta śmierci mówi o tym, że dojdziecie do pewnych wniosków, że jeśli tutaj coś nie zostanie zmienione, przetransformowane, to z tego nic nie będzie. I tak rzeczywiście często jest. Mam wrażenie, że w tej miałam zacząć od Waszej karty, ale mówiłam, że może zacznę, więc poszłam inną ścieżką. Za co może tych, którzy się jakby przyzwyczaili do tej myśli, to przepraszam. Ale doszliśmy tutaj do punktu, w którym za chwilę zobaczymy, jaka jest Wasza energia w stosunku do tego, co się odkryło. Natomiast karta śmierci jest kartą trudną, ale też dającą nadzieję, bo tutaj dajemy szansę sobie na to, żeby odciąć się od przeszłości, przetransformować siebie, w ogóle tak jakbyście mieli powstać jak Feniks z popiołu, bo często ta karta Skorpiona mówi o tym, że jest tu szansa na zmianę i to jest ta dobra wiadomość w tym przypadku. Te wszystkie karty łącznie z tym paziem, czyli pięć kielichów, księżyc, śmierć, są to karty żywiołu wody, powiązane z żywiołem wody. No i zobaczymy Was w tej całej kompozycji. Piątka monet. No możecie się czuć trochę tacy sami, tacy wyrzuceni poza to ciepło, nie wiem, czy rodzinne, czy domowe, czy w ogóle takie społeczne też. Tak jakbyście się chcieli oddalić i zmienić coś, bo to piątka jest znowu jest kryzysowo, czyli mamy dwie piątki. Piątki mówią o kryzysach, o przełomach, o sytuacjach w życiu, życiowych, które są nam niezmiernie potrzebne do tego, żeby odkryć jakąś tajemnicę, która jest mocno schowana tutaj w tym księżycu. To jest to, co nami kieruje, to jest nasza podświadomość, to jest wszystko to, co nagrało się na twardy dysk, kiedy byliśmy mali, kiedy budowaliśmy siebie, kiedy doświadczaliśmy, obserwując rodziców, uczyliśmy się, czym jest życie, jak to życie może wyglądać. I tutaj dochodzimy do punktu kryzysowego, w którym potrzebujemy niektóre z tych takich nagrań zmienić. Potrzebujemy dojść do własnej prawdy. Potrzebujemy tutaj, Wy potrzebujecie w styczniu zweryfikować coś. Mam wrażenie, że doszliście do takiego momentu kulminacji, gdzie jest tak silna potrzeba zmiany, że nie jesteście w stanie przed tym uciec. To może być bardzo taka manifestująca się zmiana, ale to też może być zmiana wewnętrzna, której może towarzyszyć potrzeba otwarcia serca, uwolnienia serca, takiego manifestacji też nowej jakiejś miłości, czy ukochania też siebie wręcz. Co może Wam w tym pomóc? Arcykapłan. Duchowość. Zobaczenie, że to nie jest tylko tak, że my tutaj jesteśmy ciałem, ale jesteśmy też duchem. Jesteśmy duszą, która ma tutaj ludzkie doświadczenia. I po to tu przyszliśmy. Tutaj gdzieś w tej duchowości można też odkryć klucz i to, że przeżywamy pewne rzeczy ze względu na to, żebyśmy doszli do punktu, w którym będziemy czuli, że nasza dusza otrzymuje takie doświadczenia, jakie sobie zaplanowaliśmy. Tutaj mam wrażenie, że następuje jakiś kategoryczny zwrot akcji. Że macie tutaj szansę nauczyć się bardzo dużo z tego, co się dzieje. Zresztą te piątki, dwie karty tutaj na górze Wielkich Arkan plus ten księżyc,
Mówią o tym, że jest tutaj szansa na przeżycie jakiegoś kryzysu i wyjście z tego kryzysu obronną ręką, w sensie stworzenia nowego życia i manifestacji czegoś, co będzie totalnie inne od tego, co do tej pory pojawiało się u Was. No i zobaczymy teraz, co jest tutaj w ukryciu. W ukryciu jest to szczęście, ta stabilność, ta myśl o szczęśliwym związku. I to, patrząc tutaj na pozycję przeciwpołożną, jak to niektórzy by powiedzieli, ta piątka spotyka się z tą czwórką po przeciwnej stronie, czyli mamy spotkanie smutku i radości. Smutek, ponieważ coś być może się nie udało, do czego byliśmy przywiązani. Po prostu nie poszło tą drogą, którą chcieliśmy, żeby poszło. Jest to jakiś kryzys, który mówi o tym, że wychodzimy z tego kryzysu, żeby zbudować radość. I my nie widzimy tego, że po burzy wstaje słońce, wstaje taki dzień, który jest pełen pozytywnej energii. Często będąc w takim smutku i w takim myśleniu bardzo negatywnym, nie widzimy właśnie tego, co jest ukryte. Ten księżyc też nas nie prowadzi jakby ku jakiejś światłości i jasności, wręcz przeciwnie. Tam jest wszystko tak przykryte, że właściwie droga kończy się kawałeczek przed naszym nosem i właściwie, żeby pójść dalej, to trzeba jakby uruchomić całe pokłady takiej wewnętrznej uważności, żeby nie potknąć się na tej drodze, żeby ominąć jakieś przeszkody, które są po drodze. I tutaj chodzi o to, żeby wejść też w duchowość, żeby poszukać jakiegoś mistrza czy osoby, która będzie w stanie pokazać nam wyższość kryzysu w naszym życiu i sens tego kryzysu, tak? A co jest tutaj wynikiem, żeby nie pozostawać zbyt długo w takim miejscu niewiedzy? Jest tutaj król mieczy, czyli dojście do pewnych wniosków, wejście w taką przestrzeń mądrości. I zobaczcie, tutaj dochodzimy do miejsca, w którym pojawia się ten dziesiąty miecz. Gdybyśmy tak to razem zliczyli, ten sam żywioł, umysł, nagle dochodzi do pewnych wniosków. Coś może tu być przepracowane, można tu wyciągnąć pewne wnioski. Można też spotkać się z osobą, która nam pokaże cały sens sytuacji, która się wydarza. Podczas kryzysów, tak jak mówiłam, mamy zaciemnienie i taki kryzys może powodować brak wizji. Natomiast osoba w postaci króla mieczy to może być właśnie ktoś, kto nam pokaże, że to właśnie jest koniec jakiegoś etapu, w którym jesteśmy i następna tutaj możliwość to jest tylko rozpoczęcie nowego etapu, którego jeszcze możecie nie zauważyć, możecie w ogóle nie odczuwać wibracji wychodzenia z kryzysu. Natomiast ja mam wrażenie, że styczeń może być tym miesiącem, w którym odczujecie kulminację, jednocześnie dostrzeżecie sens i znajdziecie rozwiązanie. I bardzo ta karta króla mieczy i arcykapłana plus skorpion, tutaj karta śmierci, mówi o tym, że właśnie na zgliszczach czegoś, co się rozpada, powstaje coś nowego. Bez względu na to, jak to będziecie odnosić do swojej sytuacji, czy związków, czy pracy, czy innych sfer waszego życia, kryzysy tak czy siak potrzebujemy przeżywać. Więc każdy kryzys jest nam potrzebny do tego, żeby wzrastać, żeby mądrzeć, żeby dystansować się też do różnych takich ludzkich spraw, które może za rok, za pół roku totalnie tracą na znaczeniu. Chodzi o to, żeby znaleźć ścieżkę, drogę, intuicyjnie poszukać rozwiązań. Tutaj ta karta, tak jak mówiłam, dobrana została przeze mnie na tą dziewiątkę. Chodzi o to, żebyście zagłębili się bardziej w swoją intuicję, żebyście odsłonili
tą tajemnicę na swój własny temat. Te wszystkie wglądy i to wszystko, co jest istotne i ważne, macie w sobie i wszystkie odpowiedzi też macie w sobie, tylko teraz kwestią jest, żeby zdecydować się na coś. W momencie, w którym mamy proces decyzyjny, jest nam bardzo trudno, tak? Bo umysł dostarcza nam pożywki w stylu: o, to będzie źle, to jeszcze gorzej, a tamto to w ogóle tragedia. Więc chodzi o to, żebyście próbowali się wyciszyć, żebyście starali się zapytać siebie w medytacji, w głębi jakiejś. Może to być też arcykapłanka w postaci jakiegoś duchowego doradcy. Może to być tarocista, tarocistka, ktoś, kto może odkryć przed Wami, jaki jest potencjał, jak możecie wybrnąć z kryzysowej sytuacji albo do czego Wam ta sytuacja jest potrzebna. Jeszcze zobaczymy, jak tutaj Wasza energia się zmieni po decyzji, jeśli podejmiecie decyzję o zmianie, o przejściu przez ten kryzys. Dacie sobie uwagę, pozwolicie tej energii osiąść. Bardzo spójnie, bo tutaj mamy piątkę monet. A pojawiła nam się królowa, która dzierży w rękach następną monetę. Po kryzysie przychodzi moment wejścia w taką równowagę, dawania i brania. I myślę, że może tutaj chodzić o to, że czujecie się może niedocenieni w związkach, może czujecie się zaniedbani, może czujecie się zaniedbani sami przez siebie w tym, co dajecie czy otrzymujecie. Może nie doceniacie w ogóle siebie, albo partner nie docenia. Tutaj trzeba przyjrzeć się temu, albo jesteście może w pracy niedoceniani. To trzeba zmienić. I ta królowa pojawia się i mówi o tym, że trzeba najpierw docenić siebie, zobaczyć, że tak naprawdę czasami sami mamy wpływ na to poczucie braku, bo tutaj mamy jakiś brak. Nikt mnie nie kocha, nie mam dostatecznej ilości pieniędzy. Tu to jest to wszystko, co myślimy czasem i ta dziewiątka mieczy tutaj z tymi koszmarami. To jest właśnie często siedzenie w głowie i robienie z siebie ofiary, czy mówienie sobie, że o, niczego nie mam, niczego nie potrzebowałam i niczego nie dostałam. To tak też może być. Natomiast ta transformacja i zmiana myślenia, i zmiana poczucia dostatku jest Wam potrzebna. Królowa monet to jest mała cesarzowa. Poczujcie się jak mała cesarzowa. Dajcie sobie uwagę. Pozwólcie sobie na to, żeby zobaczyć obfitość tego świata. Trzy buławy. Oczekiwanie na wzrost, na rozwój. Właśnie podjęcie tych działań, tej przemiany, żeby uzyskać perspektywę, żeby mieć tą drogę przed samym nosem ustawioną, żebyście wiedzieli, że to, co robicie, prowadzi Was do wzrostu, rozwoju i kreatywności, że tutaj dajecie sobie naprawdę bardzo dużo. Jeśli w tym styczniu przerobicie te trudności, to przed Wami może się roztoczyć wspaniała perspektywa oczekiwania na sukces. Proponowałabym przeżyć smutek i właściwie nie pozostawać w tym smutku dłużej niż to jest potrzebne. Dlatego, że kiedy upchniemy ten smutek, nie przeżyjemy go do końca i porządnie, to on wtedy może się odzywać. Natomiast przeżycie żałoby często, przeżycie właśnie takiego smutku powoduje, że zaczynamy kolejny dzień później bardziej pogodni. I możliwość tej radości jest, bo ona jest ukryta. Ona nie jest w tym momencie dostępna dla Was, ponieważ za bardzo gdzieś tam potrzebujecie przeżyć to wszystko, co nie poszło tak jak trzeba, czy nie według Waszego może scenariusza. To jest pewnego rodzaju rozczarowanie, ale z drugiej strony potrzebowaliście tego w pewnym sensie i tak te karty mówią. Ten król mieczy może też być doradcą, kimś, kto potrzebuje Was wesprzeć lub też
zechce Was wesprzeć. To może być przyjaciel, to może być ktoś, kto ma takie kompetencje. Tak samo też tutaj mamy arcykapłana. To jest mądrość, to jest szukanie odpowiedzi albo w mądrych książkach, albo właśnie w duchowości, w tym połączeniu między niebem a ziemią. Dociągnę jedną kartę na tego króla i zobaczymy, co on tutaj jeszcze może nam dodać. Mag. No, rozpoczyna się nowy etap. I po tym styczniu, co ciekawe, mag ma właśnie numer 1, czyli jest to energia takiego alchemika. Chodzi o to, żebyście zrobili krok do przodu, żebyście zobaczyli, że jesteście jednością, że jesteście w pełni wyposażeni, uposażeni, czy wy, jakby to powiedzieć, w posiadaniu wszystkich talentów, możliwych talentów i systemu wsparcia, po to, żebyście sobie potrafili poradzić. Nie dostajemy niczego, co jest ponad nasze siły i ta radość na Was czeka, bez względu na to, czy ją teraz możecie odczuć, czy nie. Ona jest, tylko czeka na Was, kiedy przepracujecie coś trudnego, co po prostu potrzebuje być przepracowane. A ja jeszcze dodam kartę wyroczni, żebyśmy zobaczyli, jak to będzie podsumowane. No, wydaje mi się, że może to być trudny miesiąc, styczeń, dla wielu raków. Dla niektórych z Was to będzie domknięcie jakiegoś etapu. To będzie zdanie sobie sprawy, że bez zmiany ten następny rok może być rokiem właśnie takim, w którym te trudności mogą się w pewnym sensie spotęgować, jeśli tutaj nie odkryjemy jakiejś tajemnicy, tak? Coś tutaj jest w ukryciu, więc intuicyjnie podejdźcie. Odkryjcie coś, co jest w Was, co jest nieukojone, nieprzytulone i trzeba to przytulić. Źródło. Zobaczcie, jakie to jest połączenie. Przychodzimy ze źródła. Kiedy schodzimy na tą ziemię, to przychodzimy tutaj nadzy i odchodzimy nadzy. I skąd my przychodzimy i dokąd idziemy? Ciało jest naszym rydwanem, jest merkabą, w której lokuje się nasza dusza. I tutaj jest pokazane to źródło jako takie właściwie przekazanie informacji o tym, że to, co na niebie, to i na ziemi. I że często my nie dostrzegamy tego połączenia, że jeśli tutaj przyszliśmy, to mamy tutaj do przeżycia pewne ustalone lub takie w szerszych ramach ścieżki i drogi, przez które chcieliśmy przejść. I kiedy tego nie akceptujemy, to nam się robi gorzej, niestety. Natomiast tutaj autorka jeszcze tej talii pisze o tym, że jest inspiracja, która płynie ze źródła. Jest też jakaś wiedza, do której mamy dostęp, właśnie arcykapłanka, czy księżyc, czy karta skorpiona, te karty, czy nawet oczywiście arcykapłan też, bardzo duchowe karty, które mówią o tym, że mamy dostęp do tego źródła i możemy zastukać, poprosić, czego często nie robimy. I wtedy dostajemy stamtąd taki zastrzyk miłości. Dostajemy też informacje poprzez po prostu wpatrzenie się w naturę i przypomnienie sobie o tym, skąd przychodzimy i o tym, że jesteśmy kreatywni i mamy tutaj kreować swoją ścieżkę, swoje życie i mamy do tego moc. Więc odnaleźć trzeba drogę, żeby właśnie zanurzyć się w to nieograniczone miejsce, z którego przychodzimy i które oferuje nam wsparcie i które oferuje nam wszystkie rozwiązania i da nam wszystkie odpowiedzi. Bardzo może to być interesujący miesiąc dla Was, niełatwy też, ale przełomowy. I ja Wam życzę, żebyście odnaleźli tą radość w tym smutku, na końcu smutku, żebyście przepracowali coś, co ewidentnie jest tutaj do przepracowania. Wszystkiego dobrego.